10 absurdalnych placów zabaw. Zostawcie subskrypcję na kanale. 10. Urwanie głowy. Zebry to urocze zwierzęta w śmieszne paski i zapewne ten przedmiot był tworzony na ich wzór. Lecz projektant chyba zapomniał o jednym, lecz całkiem ważnym szczególe. Nie wiem, czy to konstrukcja do zabawy, czy wymyślna ławeczka, ale wiem jedno. Odstrasza i na pewno nie zachęca, by z niej korzystać. Swoją drogą, jaki sens ma taki obiekt na placu zabaw? Bo niezbyt wyobrażam sobie, jak można się na nim bawić. 9. Szalone oczy. Z tym projektem ktoś naprawdę odleciał. Podejrzewam, że miała to być zwykła zabawna krowa, a dla zwiększenia przepustowości ustawione zostały 3 zjeżdżalnie. Jednak chyba sami przyznacie, że wyszło bardziej strasznie niż zabawnie, a efekt niespecjalnie zachęca do zabawy, a bardziej do uciekania, kiedy zobaczy się tą sylwetkę po zmroku. 8. Pociąg do krainy smutków. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak z kolegami z podstawówki bawiliśmy się w konduktorów. Wyobrażaliśmy sobie prawdziwą podróż z pasażerami i przedziałami, jednak ta konstrukcja pociągu różni się od tych, które pamiętam. I zabawa na niej nie byłaby już tak radosna. Nie patrząc nawet na zacieki, które powstały pod oczami, to już sam wyraz twarzy tej lokomotywy nie napawa radością i szczęściem. 7. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na pewno każdy rodzic nieraz martwił się o swoje dziecko podczas zabawy, aby nie stała mu się żadna krzywda. Konstruktorzy tego placu zabaw znaleźli na to idealne rozwiązanie. Nie stanie się nic złego na zjeżdżalni, z której nie da się zjeżdżać. Całe zamieszanie wynika zapewne ze złego zamontowania zjeżdżalni. Ale czekajcie, trochę ciężko to przeoczyć, prawda? 6. Nietypowe miejsce. Rozbudowa miast, wielkie inwestycje i coraz mniej miejsca między budynkami sprawia, że konstruktorzy muszą czasem nieźle się natrudzić, aby podołać ograniczonej przestrzeni. Patrząc na to zdjęcie, są jeszcze ludzie, którzy radzą sobie z takimi problemami, ale mogli chociaż zamontować barierki. 5. Nowy ład planet. Tablice edukacyjne stają się coraz bardziej popularnymi elementami na placach zabaw, aby łączyć zabawę z edukacją. Gorzej, jeśli za projektowanie takich tablic biorą się ludzie, nie będący na bieżąco z edukacją. Choć w sumie jeszcze 400 lat temu wierzono w geocentryzm, do tego tablica ta propaguje istnienie UFO. Przynajmniej Ziemia przedstawiona na tej tablicy nie jest płaska. 4. Na rozstaju dróg. Genialne! Jedna zjeżdżalnia z aż 3 możliwymi zjazdami. A nie, czekajcie. Czy tylko mi się wydaje, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż wybór jednej z 3 tras? Nie wiem jak wy, ale ja nie chciałbym patrzeć na dzieci, jak jedno po drugim nieco źle obrały trajektorię i wylądowały prosto na rozjeździe. Może po prostu trzeba zastosować tam rondo. 3. 100% kontroli. Kojarzycie te sytuacje, w których dzieci zachowują się nieodpowiednio do tego stopnia, że trzeba je zamknąć? Ja osobiście nie zdecydowałbym się na takie posunięcie, ale inne zdanie mają chyba osoby korzystające z tego placu w Rosji. Udało mi się ustalić, że przyczyną montowania tych drutów kolczastych było dewastowanie placu przez nieco starszą młodzież, ale chyba sami przyznacie, że wygląda to nieco komicznie. 2. Wysokie loty. Chyba każdy jako dziecko uwielbiał bawić się na zjeżdżalni i czuć nutę adrenaliny mknąc szybko na zakrętach w dół, a po zakończonej trasie mieć nieodpartą chęć do ponownego zjazdu. Co gdybym powiedział wam, że istnieją zjeżdżalnie dostarczające znacznie więcej adrenaliny, bo wymagające skoku z wysokości około 1,5 metra. W tym przypadku chyba po prostu zabrakło materiału na dokończenie zjeżdżalni. 1. Nowoczesna rzeźba. Czasem projektanci placów zabaw odnajdują chyba wewnątrz siebie duszę artysty i chcą połączyć piękne z pożytecznym. Ten plac zabaw na Ukrainie jest świetnym przykładem, że nie zawsze musi się to udać. Nie zważając już na to, że sama konstrukcja niespecjalnie zachęca do zabawy na niej, to mam nieodparte wrażenie, że zjeżdżalnie są nieco zbyt strome dla małych dzieci. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, który z tych placów zabaw waszym zdaniem jest najbardziej abstrakcyjny. Oczywiście, jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i wyślijcie go do znajomych. Trzymajcie się. Cześć!